Kamil Kościelny po meczu z motorem Lublin, po wygranym meczu z motorem Lublin. E, myślę, że dedykacja z twojej strony jest tylko w jednym kierunku. No, oczywiście, jak widać na, na koszulce. Szykowałem się, że szczere Niestety się nie udało. Na szczęście y, chłopaki zrobili to za mnie. Y, zrobiliśmy kołyskę, i no wiadomo, dla mnie to ostatni czas jest bardzo. Emocjonujący, naprawdę świetny czas dla mnie. Urodził nam się synek i bardzo się z tego cieszę. No, i mam dla kogo grać. Kolejna, kolejna osoba, dla której mogę grać. Po żonie jest teraz synek, więc cieszę się bardzo. Fan klub się rozrasta. Powiedz mi, duży kamień z serca spadł po ostatnim gwizdku sędziego. Oczywiście, bardzo duże, bo wiadomo, jak nam się te mecze układały ostatnio, w sumie nie układały. W tym meczu też wydaje mi się, że kontrolowaliśmy przebieg. Wiadomo, w pewnym momencie oddaliśmy trochę inicjatywę. Motorowi, jednak pod pełną kontrolą naszą, bo tam nie stwarzali jakichś bardzo groźnych sytuacji. No niestety, taki warowy karny troszkę. Yy, troszkę na mi zachwiał, można powiedzieć, ale yy, cieszę się bardzo, że podnieśliśmy się, bo uważam, że zaszliśmy w tym meczu yy, na zwycięstwo. Myślę, że i cechy wolicjonalne, i cechy piłkarskie yy, pokazaliśmy na naprawdę wysokim poziomie, tak jak to było na jesień. Yy, więc cieszę się też z tego, właśnie, że, że wróciliśmy do tego swojego grania do naszego poziomu, który, który gdzieś tam mogliśmy pokazywać w tej rundzie. No bo niestety początek tej rundy był troszkę słabszy. No ale tak jak mówię, zopaliśmy teraz wiatr w żagle, mam nadzieję, że że da nam to teraz pozytywnego kopa na następny czas. Pewnie przed meczem wielu myślało, że skoro na Stal Rzeszów, będącą w Dołku, mającą fatalną serię, przyjeżdża wysoko notowany motor Lublin, to pewnie wielu się spodziewało, że Stal jak to się mówi, zaparkuje autobus i będzie szukała jakiejś lagi do przodu, że coś się uda, prawda? Wcale tak nie było. Stal wyszła odważnie. Fakt, sytuacji może z tego wielu nie było, ale graliśmy odważny futbol. No myślę, że tak. Myślę, że ciężko byłoby nam nagle zacząć grać, stawiać autobus przed szesnastką, bo mamy chyba za duże jakości jednak w drużynie, żeby, żeby grać taką piłkę i i, 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 I to nie byłby nasz styl, tak? Yy, wiadomo, no, czasami się buduje zespół pod taki, pod taki styl mocno defensywny i yy, gdzieś tam próby z kontrataku, ale nasz zespół nie jest tak budowany, yy, więc yy, prezentujemy swoją grę. Cieszę się bardzo, że, że w końcu zaprezentowaliśmy tak naprawdę swoją grę, bo, bo to, co, to, co było gdzieś tam od początku rundy, niestety, yy, wiadomo, no, wiadomo, gdzieś tam może po meczem z Wisłą, gdzie, gdzie, gdzie myślę, że spełniliśmy. Yy, swoje założenia przedmeczowe, niestety trochę pecha i, i nie udało się zapunktować. E, no ale później gdzieś tam te m, wyniki gorsze. E, no, uważam, że to nie, nie była ta Stal Rzeszów, którą my znamy z treningów, my znamy z m, wcześniejszych meczów. E, myślę, że to jest ta Stal Rzeszów, która dzisiaj, która dzisiaj wyszła tutaj na hetmańskiej i, i pokazała mi się dobry, dobry futbol. Jeszcze ostatnia kwestia, ta wygrana jest Pewnie z kilku powodów tak naprawdę ważna. No raz, oczywiście najważniejsze trzy punkty, dwa przerwa na seria, skończymy o tym mówić, ale trzy, co też chyba równie ważne, teraz mamy przerwę reprezentacyjną, następny mecz za ponad dwa tygodnie, czyli też w spokoju, naprawdę w spokoju, z czystymi głowami będzie można się przygotowywać do meczu z Wisłą Płocką. Oczywiście, no, wiadomo, że jeżeli jestem na przerwę, yy, schodząc na przerwę reprezentacyjną yy, z trzema punktami, to, to zawsze jest yy, super sprawa, bo jest taka pozytywna energia na, na, na ten czas, na ten, yy, te dwa tygodnie przerwy właśnie na dobrą pracę. No, ale też no, nasza sytuacja, tak, która, która była przed tym meczem, no cieszę się bardzo właśnie, że się podnieśliśmy, bo to, to, nie jest, to nie jest takie proste, bo bardzo łatwo jest wpaść w dołek i, 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 i ciężko się z tego potem wyciągnąć, a wydaje mi się, że jeżeli byśmy dzisiaj nie znali tych, w wyniku tych pierwszych pięciu meczów, czy tam ostatnich pięciu meczów, tych pierwszych czterech, to nigdy w życiu nie powiedział, że, że my jesteśmy po czterech polażkach z rzędu, bo wyszliśmy, myślę, pewni siebie i zrealizowaliśmy super nasz plan na mecz. No tak jak mówię, no pechowy gdzieś tam karny, no bo taka, taki warowy typowy karny, bo nigdy w życiu by się ja tego nie mógł zauważyć. No ale podnieśliśmy się, Yy, strzeliliśmy tą bramkę na 2-1 i nie myślę, że zasłużone zwycięstwo, no ale i tak, tak jak mówię, bardzo się cieszę, że yy, wyszliśmy z tego, no trzeba powiedzieć dołka, który, w którym byliśmy yy, i to nie w jakimś tam stylu właśnie tak jak mówisz yy, yy, autobus i yy, bo z, z drużyną z czołówki yy, stawiamy autobus i a może się uda tylko wyszliśmy z, zrobić swój plan i, i wygrać mecz Super, Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo